Siema, witam wszystkich. Wystraszałem was? Cieszę się, że oglądasz mój odcinek, bo chcę ci powiedzieć, że jestem klocuchem. Zbierałem się na to dosyć długo, bo to był mój w sumie kanał, Boże, od początku, chyba od kilku lat, odkąd nagrywałem, jak byłem dzieckiem. No i po prostu chciałem to ukrywać przez wiele, wiele lat, ale po prostu nie da się, bo już ludzie po prostu dobijali się do mnie. No i właśnie to jest... Nie, już żartuję, nie jestem nic. To był clickbait. A może i nie? A może jestem klucuchem? Kto wie, co się kryje za kurtyną YouTube'a. Więc jeśli chcecie się dowiedzieć, kim jest klocuch, to oglądajcie mój kanał. Na pewno słyszeliście o śmierci Zombie Boya. To jest koleś, który osiągnął rekord Guinnessa za najwięcej wytatuowanych owadów na całym ciele. A dokładnie 176 insektów, albo 177 chyba. Nie wiem, gdzie jest ostatni insekt. No ale cóż, okazało się, że popełnił samobójstwo. Tak myślano na początku, bo rzucił się z trzeciego piętra, ze swojego mieszkania chyba, albo z hotelu. No i tak, okazało się potem, że to nie było samobójstwo, tylko to był nieszczęśliwy wypadek. Po prostu siedział na barierce, na balkonie, na trzecim piętrze i spadł. Bliska, nie wiem co o tym myśleć, bo po prostu teraz na świecie właśnie po prostu jest tyle tragedii, że ludzie już mają wpojone właśnie w głowie tak, że jak jakaś znana gwiazda umiera, to jest po prostu samobójstwo. To musi być samobójstwo, bo przecież no taka gwiazda nie może umrzeć. Ona jest nieśmiertelna, przecież ona ma tyle kasy. Albo na przykład mieć nieszczęśliwy wypadek, tak jak Zombie Boy. No ale cóż, tak się okazało, że miał nieszczęśliwy wypadek, spadł z trzeciego piętra. No i oczywiście zginął na miejscu. No niestety, straciliśmy fajnego człowieka z fajną historią swojej kariery, na której właśnie zarobił dużo, 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 było sesje, występował w filmach, teledyskach, serialach. Wszędzie, gdzie się to tylko dało, bo był po prostu człowiekiem do pokazu, że można było go pokazać właśnie także wszędzie, nawet w reklamach samochodów. Nawet tam był. Więc tak, wielka szkoda, że umarł. Ale wiecie co, to jest w sumie okazja, że można go w sumie zastąpić, tylko trzeba się wytatuować teraz jak ten koleś z Prison Breaka. Więc co, robimy challenge? Czas na reklamę. Oczywiście zapraszam was na giveaway, który się odbędzie, kiedy dobijemy do 2000 subów. Wtedy będę rozdawał sprzęt do nagrywania na YouTube, więc ktoś, kto chce zacząć nagrywać, albo już zaczyna, ale ma bardzo, bardzo mały sprzęt, ma tylko telefon, to może wbić mi suba. Będę bardzo wdzięczny, a jak dobijemy do 2000 subów, to wysyłam paczce losowej osobie z całym sprzętem do nagrywania. Oprócz kamery, ale to chyba po prostu to jest normalne, że no nie wyślę kamery, bo jest po prostu no za droga. A każda ma telefon po prostu taki. Po prostu można nim nagrywać, a nawet dużo ludzi, znanych youtuberów, nagrywa kamerą w telefonie. A nawet nie wiecie, że takim czymś nagrywają. Więc wow, więc to jest po prostu fenomen, że aparat telefoniczny może już mieć podobną jakość co lustrzanka, jeśli chodzi po prostu o samą jakość. I mam dla was niespodziankę, gadam już o tym w trzecim vlogu, ale zapowiadam, będę na meetupie, który się odbędzie 1 września od Kraków Mówro. To jest firma, która zajmowała się organizowaniem meetupa w Wrocławiu, na którym byłem, na którym zrobiłem mnóstwo materiału i nagrałem filmik. No i tak, teraz będzie organizowana Tauron Arena 1 września w Krakowie, więc zapraszam serdecznie. Będziecie mogli mnie śledzić na Instagramie, który będzie tutaj wyświetlony, albo w opisie. Będę tam robił relacje, gdzie jestem, gdzie, o której, więc będziecie mogli mnie znajdować na relacjach na Instagramie i możemy przybić sobie piątkę, albo zrobić zdjęcie, albo pogadać. Jestem normalnym człowiekiem, tak jak wy. Tylko, że YouTuberem. A jak nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to zapraszam serdecznie. Był bardzo ciekawy, gadałem o obiektywach
i o znanych youtuberach, co w sumie nie był clickbait, tylko no naprawdę gadałem o youtuberach. Okej, więc to był taki króciutki vlog o zombie boju. Mam nadzieję, że się spodobał. Mam nadzieję, że podobał wam się mój nowy wygląd. Noszę kapelusz dlatego, że po prostu łatwiej mnie zapamiętać wtedy. Jestem łatwiej jakby zapamiętywany przez widza, który mnie ogląda, że częściej właśnie może mnie zapamiętać jako youtubera. Chyba wiecie, o co chodzi. Więc tak, na razie moje kaczuszki. Do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć!